Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski po drugiej stronie linii telefonicznej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, pani redaktor. Witam słuchacze Radia Dobra Nowina. Sejmik jednogłośnie przyjął strategię rozwoju województwa małopolskiego do 2030 roku. Panie marszałku, co jest takim priorytetem w przegłosowanym dokumencie? Może rozpocznę od tego, że strategia rozwoju obejmująca kolejne 10 lat to najważniejszy dokument Sejmiku Województwa Małopolskiego. Można by powiedzieć, że jest to taka konstytucja dotycząca strategicznego rozwoju regionu. Jeżeli pani pyta o to, co jest najistotniejsze, myśmy założyli, że centralnym punktem naszej strategii jest rodzina i wszystko, co jest związane z rodziną, jest w tej strategii mocno podkreślone i wyartykułowane. Właśnie, panie marszałku, co to oznacza, że rodzina? To znaczy pomoc rodzinie? To znaczy... Wychodzimy z takiego założenia, pani redaktor, że cała nasza wspólnota składa się z rodziną o różnej wielkości i zlokalizowanych w różnych miejscach. W związku z tym, że rodzina rodzin to nic innego, tylko wspólnota małopolska, poprzez zadbanie o rodzinę w każdym wymiarze, czyli zarówno społecznym, gospodarczym, zdrowotnym, związanym z bezpieczeństwem, związanym z komunikacją, związanym z usługami różnego rodzaju publicznymi. Jeżeli zadbamy o dobry klimat i dobre środowisko dla dobrego i rozwojowego funkcjonowania rodziny, to poprzez to zadbamy o całą wspólnotę małopolską. W mediach społecznościowych możemy przeczytać, że jakby wytypowano takie trzy filary, czyli rodzina, o której była przed chwilą mowa, zrównoważony rozwój i potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa. Te dwa pozostałe uzupełniają się z tym pierwszym? Dokładnie tak, pani redaktor. Drugi ten najważniejszy obszar dla nas, który jest mocno również zaartykułowany, to zrównoważony rozwój, ale znowu nie tylko w wymiarze gospodarczym, społecznym, usług publicznych, ale również w wymiarze terytorialnym. I to nawiązuje się do czy koresponduje z tym, co powiedziałem wcześniej. Bez względu na to, gdzie rodzina ma swój dom, gdzie on jest zlokalizowany, czy w dużej aglomeracji, czy daleko od niej. Dla nas każda rodzina jest ważna i tworzenie jak najlepszych warunków dla funkcjonowania tej rodziny jest tak samo ważne. Ten rozwój zrównoważony, o którym my mówimy, rozumiemy również w ten sposób, żeby usuwać bariery rozwojowe tym wspólnotom samorządowym, które są rzeczywiście dalej oddalone od wielkich ośrodków miejskich, ale również czasami mają skomplikowaną komunikację z większymi miastami, czasami mają słabo rozwinięte usługi publiczne. Chcemy myśleć w ten sam sposób o wszystkich, co wcale nie znaczy, że nie zamierzamy myśleć o też ośrodkach wielkomiejskich. One zawsze będą bardzo istotnym elementem rozwojowym, jeżeli chodzi szczególnie o gospodarkę, więc jeżeli mówimy, że o wszystkich rodzinach, to znaczy, że wszędzie jest zlokalizowane. Województwo małopolskie kończy rok dużymi inwestycjami. Otwarcie obwodnicy Koszyc, ale też ważna dla subregionu tarnowskiego przeprawa w Borusowej. To był udany rok inwestycyjnie? No, myśmy w tym momencie, kiedy wybuchła u nas epidemia, później powiedzmy w wymiarze światowym pandemia, myśmy już na samym wstępie podjęli taką decyzję, że nie będziemy wstrzymywać żadnych inwestycji, nawet kosztem pogłębienia deficytu, ponieważ wiedzieliśmy już wtedy, że każda złotówka inwestycyjna przekazana na rynek małopolskiej gospodarki jest na wagę złota. Jeżeli chcemy Małopolskę wyciągać z recesji, z
wspierać przedsiębiorców, no to nie możemy blokować inwestycji. Dlatego te inwestycje szły zgodnie z harmonogramem. Bardzo się cieszę, że w tak krótkim czasie udało się zrealizować most Borusowej, bo ten most łączy dwa województwa, województwo małopolskie i świętokrzyskie. Tego rodzaju połączenie jest zawsze determinantą szybszego rozwoju gospodarczego. Zwiększa się transfer usług, transfer towarów, transfer ludzi i te obszary, które są zbliżone po jednej i po drugiej stronie Wisły, na pewno będą się szybciej rozwijały. Oczywiście nie tak dawno również został dopuszczony do ruchu, no może nie wielokilometrowy odcinek, ale jednak obwodnicy, więc przed nami obwodnica Tuchowa, przed nami połączenie węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze strefą aktywności gospodarczej Tarnowi, ale też rozbudowa drogi wojewódzkiej 9.7 Żarno-Kozłów, więc tych inwestycji w Okręgu Tarnowskim będzie w kolejnym roku też dużo. Szerokim echem odbiła się ta uroczysta i tłumna przede wszystkim uroczystość w Borusowej. To było zaplanowane, aby w otwarciu mostu, żeby to otwarcie mostu odbyło się właśnie z udziałem mieszkańców w dobie tej pandemii. Pani redaktor, to był tak zwany spontan. Ja osobiście nie mogłem uczestniczyć w tym otwarciu. Uczestniczył pan marszałek Łukasz Smułka. Zaproszonych gości było tyle, ile powinno być, ale to najlepiej świadczy o tym, jak to była bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców z jednej i z drugiej strony Wisły, że tak tłumnie. No bo przecież taka informacja nie może być tajną informacją, że tak tłumnie po prostu spontanicznie przyszli na to otwarcie, ale Bogu dziękować, wszystko jest okej. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, bo o tym też chciałabym z panem marszałkiem porozmawiać. Dla jednych powód do radości, dla innych niestety niekoniecznie. Ta dyskusja pełna emocji, te zarzuty polityczne pana zdaniem są zasadne? No ja występowałem w pierwszej części zwołanego przez opozycję sejmiku i wyartykułowałem swój pogląd. Uważam, że to jest absolutnie niepoważne, ponieważ ja podam takie bardzo proste przykłady. W pierwszym etapie, kiedy podział środków był skierowany według algorytmu i on był na pokrycie jakby strat wynikających pandemii i z obniżonych dochodów z tytułu podatku CIT i PIT. Miasto Kraków otrzymało największą kwotę w regionie, blisko 93 miliony złotych. Samorząd wojewódzki był w ogóle w tym rozdaniu nie był uwzględniony. Natomiast w drugim etapie to było postępowanie konkursowe. Każda gmina miała prawo zgłosić swoje projekty, a ten, kto ogłaszał ten konkurs, no miał prawo dokonania wyboru. I powiem pani szczerze także, że moja gmina, w której ja mieszkam w tej chwili już blisko 30 lat, no można powiedzieć wprost, rządzi tam PiS. Nie znalazła się na tym wykazie. Podobnie zresztą jak gmina Korzenna, ale też wiele innych, więc te zarzuty skierowane pod adresem rządu są absolutnie chybione. Natomiast ja też podkreśliłem bardzo mocno, że ja jako marszałek województwa bardzo się cieszę, że po raz pierwszy rząd polski zastosował taki instrument wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego. I dla mnie jako marszałka jest mniej istotne, czy środki finansowe trafią do mojej gminy, czy do sąsiedniej, czy do jeszcze innej. Ważne, że trafiają do Małopolski. Z tych środków będą budowane obiekty użyteczności publicznej różnego rodzaju, które pomnożą nasz majątek, podniosą nasz poziom życia, poziom usług publicznych i będą służyć naszym mieszkańcom. Więc
Robienie wokół tego burzy w szklance wody jest po prostu dla mnie niezrozumiałe i takie trochę infantylne. Na koniec, bo niestety czas antenowy nam się kończy, trwa akcja Dobro jest w Małopolsce prosto z serca, także na antenie radia RDN, szereg audycji, ale przede wszystkim szereg działań. Panie marszałku, jakie takie pierwsze wnioski? Można już te akcje w jakiś sposób podsumować? Znaczy, myśmy tą akcję promocyjną zrobili przede wszystkim po to, żeby podkreślić rolę tych wszystkich, którzy narażając swoje zdrowie, ale też i życie, ratują nasze. Myślę tu o pracownikach służby zdrowia, o pracownikach służb sanitarnych, ratowniczych, o wolontariuszach, o wszystkich ludziach dobrej woli, którzy wspierają tych, którzy potrzebują tej pomocy w związku z tym, że albo przebywają na kwarantannach, albo po prostu wprost chorują. W związku z tym chcieliśmy w ten sposób wyrazić wielkie słowa uznania i podziękowania. Zresztą największa nagroda województwa, nagroda imienia świętego Jana Pawła II Veritatis Splendor, została dedykowana szpitalowi uniwersyteckiemu, który jakby pierwszy był szpitalem jednoimiennym i wziął ten ciężar walki z COVID-em. W ten sposób chcieliśmy ukłonić się i podziękować całej służbie zdrowia w naszym województwie, w naszym regionie. Natomiast z kolei najwyższy medal województwa, honorowy medal województwa za zasługi dedykowaliśmy panu Andrzejowi Lisowi, który oddał już blisko 97 litrów krwi, jest niekwestionowanym rekordzistą Polski i Europy. W związku z tym to jest taka akcja, którą można by sprowadzić do jednego wielkiego Bóg zapłać za to wszystko. Warto pomagać, warto być dobrym, ale też to dobro pokazywać. Moim i Państwa gościem był marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję pani redaktor. Wszystkim słuchaczom Radia RDN życzę spokojnych, zdrowych i pełnych nadziei świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Wszystkiego dobrego.